Cześć, siemano wam, z tej strony Chaos. Dzisiaj zaczniemy sobie kolejną ciekawą przygodę w grze Spyro the Dragon. Zaczynamy i klikamy start. Pierwszy slot i mamy naszą grę. 9 uratowanych smoków, jak pamiętacie. W sumie chyba tam powinno być 10, ale gdzie jest ten ostatni smok? Przekonamy się dzisiaj, mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć. Nie próbowałem nic szukać za odcinkiem i w ogóle. Spróbujemy też dzisiaj. Mamy kontynuację przygody. Spróbujemy wejść dzisiaj też w tamto miejsce, gdzie ono było. O właśnie, tutaj sobie wejdziemy na pewno. O, wypadają z nich dalej te smoczki. Jest, mamy kolejne życie. Tego się nie spodziewałem. Tak, od razu na wejście kolejne życie. Chciałem sprawdzić tutaj. Poskakać sobie. Czego on do mnie tutaj przybiegł i trzęsł zębami? Nie wiem. I w sumie bardzo mnie zastanawiają tamte dwa wodospady. Zobaczymy sobie, co tam jest obok nich. Mamy już tutaj zdobyte wszystkie diamenciki i rubiny i co tylko było możliwe. Tak, pomyliły mi się przyciski. Co się stanie, jeśli wejdziemy tu? Czy coś się stanie? Oczywiście, że nie. Ale ciekawość zaspokojona. Sprawdzone. Możemy iść dalej. Wydawało mi się, że słyszę dźwięk przejścia, ale to chyba tego słyszę. A może? Może tu jest jakieś przejście? Jeszcze raz zobaczymy. Nie. Wpadłem do wody. Tam musi być jakieś przejście, bo słyszałem. Straciliśmy jedno życie, ale to nic. Nie ma was. Denerwujecie mnie strasznie. Chcę wlecieć sobie tutaj. Wejdźmy na czubek. Nie wiem, czemu nie mogę wlecieć. Dlaczego to jest za wysoko cały czas dla nas? Ach, ta gra. Dlaczego ona jest zrobiona tak na milimetry? Jest! Weszliśmy tutaj. Mamy z głowy. Zebrane. Teraz sprawdźmy sobie, gdzie ja chciałem pójść. Tu chciałem pójść, do tego wielkiego smoka. I chyba czas na tosty. Tak mi się coś wydaje. Jest, są 14 pięknych kamieni szlachetnych. Widziałem już pierwszą aktywność, bo nagrywam to zaraz po wrzuceniu na YouTube'a. W ogóle miałem taki złą przygodę taką. Nie chcę w tę stronę. Sama masz. O kurde, co to było? Tego się nie spodziewałem w żadnym ze sposobów. W ogóle przeczytałem, o co chodzi z tą ważką w tej części. Ważka traci zdrowie, to jest nasze zdrowie. I jeśli jest niebieska, to znaczy, że już raz dostaliśmy. Zielona to, że dwa razy dostaliśmy. Jak widzicie, mamy zieloną ważkę. Czas będzie znaleźć parę owieczek. Bo ważka żywi się owieczkami. I zacząłem wam mówić o przygodach z YouTube'em. O, wpadliśmy za grafika. To ciekawe. O, przepraszam, musiałem się skupić, bo nic nie widziałem. Zacząłem wam mówić o przygodach z YouTube'em, jakie dzisiaj miałem. A było to bardzo coś dziwnego, gdyż wrzucam sobie, jak gdyby nigdy nic, film na YouTube'a dla was specjalnie. A tu, jakby nie patrzeć, nagle laptop mój się przegrzał. No, widzę, że będzie trudno z tymi psami, bo one mają jakąś warstwę ochronną. No, i jakby nie patrzeć, laptop mi się przegrzał i przy 80% wywaliło mi komputer cały. Musiałem czekać 20 minut, aż mi się lekko schłodzi. I nic to nie dawało. Po czym doszedłem do wniosku, że odłączę sobie
drugi monitor. I po odłączeniu od razu mi się włączył. To się bardzo zdziwiłem, bo nie spodziewałem się, że takie coś może mieć aż taki wpływ. Tak, taktyka. Atakować, uciekać, atakować, uciekać. Teraz gdzie ty jesteś, psie? Już cię nie ma. Ciebie, czarowniku, też nie ma. I psie, też ciebie nie ma. Bardzo się zdziwiłem, że taka taktyka w ogóle ma znaczenie, jeśli chodzi o komputer. Straciliśmy ważkę. Właśnie, jak nie mamy ważki, to znaczy, że to było nasze ostatnie życie. Teraz jak coś nas uderzy, to już po nas. Więc mam nadzieję, że nie będę miał już więcej takich przykrości z YouTube'em ani z moim laptopem, jeśli chodzi o wrzucanie, a przynajmniej jak będę wrzucał następnym razem odcinek na YouTube'a, to po prostu odłączę monitor. Jest, znaleźliśmy naszego ostatniego smoka, ale pójdziemy sobie wpierw tutaj, żeby zebrać wszystkie nasze... O kurde, kamienie szlachetne, no to po bieganiu. Nie chcę mi się już z wami biegać, bo wy mi w sumie nic nie macie. Ja chcę tylko sobie poskakać. Od razu biegnę tu. Tak, taktyka bardzo porządna. Nie wiem, co wy będziecie do niej mieli, ale nie da się inaczej. Ta gra jest na sposób. O, a właśnie jak się rozwalało te? A, to są te. One są odporne na ogień. Także przeszliśmy już jedną stronę. Została nam jeszcze jedna strona. Chyba. Nie. Zostało nam zabić tego i idziemy po naszego ostatniego smoka. Witaj, Nevin. To jest Nevin. Czy to nie jest czasem ten smok, który opowiadał w naszym intrze? I mamy 10. Chyba to by było na tyle. Ale nie w dzisiejszym odcinku, bo dopiero zaczęliśmy odcinek. W sumie już długo gram tutaj, jakby nie patrzeć. Zapisaliśmy grę. O kurde, boss. No to tego się nie spodziewałem. Będziemy mieli bossa. Już mamy jedno uderzenie mniej. O kurde. Boss działa na zasadzie... trzeba go na każdym poziomie uderzyć. O kurde. Czyli chyba dzisiaj będziemy mieli dokończenie fabuły. Mamy jednego psa z głowy. I drugiego też. Że tylko nas ten strach na wróble nie uderzył. A, jest odporny na ataki. I okazało się, że strachem na wróble jest... Czy to jest owca? Czy mi się wydaje? Znajdziemy ich taktycznie. Jeden mniej, jeszcze dwóch. I jeszcze jeden. O, i mamy po bosie, tak. Niebieskie to piątki, już sami widzicie. Tu jest powrót do domu, ale ja bym chciał zebrać tu wszystko i możemy wracać. Tak, dzisiaj pokonaliśmy bossa, pierwszy boss. 100 diamencików, nie wiem jak je nazywać. Po prostu będę mówił diamenty albo, nie wiem... Rubiny. Nie mam pojęcia, jak nazywać je. I wróciliśmy na miejsce. Mamy już nasze 100... O, nakarmimy ważkę. Żeby była nasza niebieściutka ważka. Całkiem niebieściutka, nie taka delikatnie niebieska. O, ostatni. I mamy żółtą, przepraszam, żółtą ważkę. To znaczy, że nasza ważka jest świeżutka, zdrowa i my jesteśmy bezpieczni. O, w ogóle możemy sobie nabić jeszcze na nich życia. Wróćmy, nabijmy sobie życia. To jest zbyt duże ułatwienie moim zdaniem. Gdzie jest ten cymbał? Czy z niego tylko jedno wypadło?
On jest na 3. To jest zbyt duże ułatwienie moim zdaniem. Bo popatrzcie, jak szybko można sobie nabić życie kolejne. Umierając. Chociaż niekoniecznie, ale chyba można przywrócić sobie szybko. O, widzicie, już mamy z powrotem 5 żyć. Chociaż tylko raz umarliśmy. Nie, dwa razy umarliśmy, czyli nie przywróciliśmy sobie, ale to tylko dlatego, że mi się nie chciało za nim latać. Idziemy tutaj do zamku. Tutaj w zamku była strefa odlotów, balonowa i w ogóle. Więc idziemy do naszego przyjaciela. Marco de Ballonis. Wow, I see you have been busy recruiting dragons, Spyro. You may travel to the Peacekeepers world if you like. Lecimy. Stay here, zostajemy. Go the Peacekeepers. I lecimy. Pięknie. Niby Spyro potrafi się przenosić w takie miejsca, tak daleko leci, ale na takie dalekie podróże potrzebuje balona. Jednego wielkiego, kolorowego balona. O, widzę inny świat. Inny zamek i mamy pierwszego smoka, którego uratujemy. Cześć, Tytan. Mamy Tytana. Welcome to Peacekeeper, Spyro. Jakie powitanie od razu. Cover our treasure, Spyro. Collect treasure. Got it. Tak. Zapisujemy grę i lecimy dalej. Mam jeszcze dużo czasu, jak widzę. O, jacyś nowi przeciwnicy, którzy będą nas atakować. Znikaj mi, brzydka istoto. O, niebieski jest. Już się boję niebieskiego. A tu będzie można strzelać i nawet będzie trzeba strzelać. O, jak sami widzicie. O. Pięknie. Co to jest to niebieskie? Ja już się boję. Wejść w to czy nie wejść? Wiecie co, na razie wolę nie wchodzić tam. Ale mogę zrobić tak. Po coś to ustawiono, jestem przekonany. A nie ustawiają zazwyczaj takich rzeczy bez celu. I strzelimy sobie tam. Nie, to nie doleci niestety. Dobra, jeszcze sprawdzimy sobie w jedno miejsce. Zazwyczaj takie rzeczy się ustawia po to, żeby w coś strzelać. Czyli tam coś błysnęło. Tak, ale to nic specjalnego. Strzelimy sobie tu do tych. Oni się tu strzelają, widzę, w najlepsze. Ja strzelę też do nich, co mi tam. O, widzicie? Pokonany. O kurde. Mimo, że go strzeliłem, to nic mu się za bardzo nie stało. Tu mamy kolejne skrzynki. Albo się zrespił kolejny, nie wiem. Można tak się chyba strzelać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Albo wstał! Może ich trzeba dobijać? Tu mamy jedno wejście, ale najpierw sobie pozbieramy wszystko. Widzę, że tu całą armię z francuską znaleźliśmy. Widać, lubią sobie tutaj ćwiczyć. Czy mi się wydaje, czy oni zaczęli uciekać przede mną? Spacerują sobie. I jeszcze jeden został. A nie, wszystkich zabiję. A to ciekawe. O! Chcemy dla ważki motylka. Oni uciekają przede mną. Czyli trzeba palić też te namioty. To jest ciekawe. I ich też trzeba zabić. Głupio, że oni tak długo czekają. O, widzę, tutaj mamy kolejną strefę balonową, żeby polecieć dalej albo wrócić. Nie wiem, czy można wrócić. Hej, Spyro! Ale mamy kolejnego smoka. Taki trochę pudzian przypakowany, widzę. Gorn. Gorn z Gotika. To jest dobre określenie dla niego. Chociaż nie wiem, czy jest taki sam jak Gorn, ale to jedyne mi przychodzi do głowy, jeśli na niego patrzę. O, tu mamy Ice Cavern. Tak jakby lodowa jaskinia, albo coś w tym stylu, coś... Lekką ścinkę miałem, spadek FPS-ów, nie wiem z czym związany. O, a to co to takiego? O! Jakieś nowe magiczne skrzynie. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę zaciekawiło mnie to.
Tu sobie rozwalimy tego i mamy kolejne życie. I lecimy sobie spalić tutaj te ich obozowiska. O, jak widzicie sami, schował się jeden. Dobrze mówiłem, że się schował. Lecimy jeszcze tutaj, bo nie widziałem tego. Nie wiedziałem, że tak można. Nie pomyślałem o tym. Oczywiście o niektórych rzeczach się nie myśli od razu, ale to wszystko się poznaje po kolei. Widzę tam chyba już następnego. Nie, myślałem, że to smok kolejny. Teraz jak rozwalić te skrzynie? A, czyli w niebieskie jak wpadniemy, to nie będzie ciekawie. Czy teraz wszyscy się zrespią? Mam nadzieję, że nie. Nie zrespili mi się wszyscy. Aha, czyli na razie nie może... A, już wiem, jak się rozwala. Zaraz wam pokażę. Rozbierzmy sobie tutaj wszystko. Nie chcę. O, już prawie umarłem. Dobrze. Strzelamy. Nie strzelamy tutaj. Dobra, przekręcimy się w tę stronę. W tę stronę. Kręcimy. I jest ustawione. Dobra, odpalamy. Trafi? Jest, trafiło. I mamy kolejne diamenciki. O, widzę, tam jeszcze skrzynki są. Nie zauważyłem ich wcześniej. Trzeba po nie polecieć. To ciekawe, ciekawy sposób na zbieranie tego dziadostwa. Ale chyba polecimy zaraz na jakąś wyspę kolejną. Nie wiem, czy to można wyspami nazwać, na kolejny poziom. Jeszcze... albo nie, zbierzemy sobie tutaj wszystko najpierw i dopiero będziemy może od końca szli. Albo od początku, nie wiem, wszystko jedno w sumie. Od którego zaczniemy, chociaż gra pewnie ma wytyczony jakiś sposób na przejście. O, tu jest w ogóle jakiś sposób na wejście tam dalej. I aż jestem ciekaw, jak to zrobić. Czy trzeba wskoczyć tutaj? Aha. No jakiś sposób jest. Widać, że jakiś sposób jest. Ale nie mam zielonego pojęcia i... O, właśnie. Popatrzcie, że ja tego wcześniej od razu nie zauważyłem. Co to nam da? O, widzicie? Mamy piękny... I wróciliśmy, przepraszam was za ten problem. Wywaliło mi Steama na sam środek i mi zminimalizowało grę. Przez co stało się tak, a nie inaczej. Zginęliśmy raz. Mam nadzieję, że więcej nam nie... że więcej nie będziemy w ogóle ginąć, bo nie mam takiej ochoty w ogóle. Tak, na darmo tutaj szedłem. No dobrze, ale jak już tutaj przyszliśmy, to znajdźmy pierwsze wrota, wejdźmy do nich. Będziemy szli jednak po kolei. Rozwalimy sobie jeszcze tego typka. Tak, i spalimy tutaj wszystkie chatki. Tak, o, może ktoś tam w nich będzie. Bo jakby był, to byśmy mieli dodatkową kropkę. Ale lecimy do Cliff Town, do miasta klifów. Mam już 540 diamencików i nie wiem, po co nam te diamenty dalej. Czy one nam coś w końcu będą dawać? O! Pelerynka, która pewnie cię ochroni przed ogniem. Tak, chroni cię przed ogniem, ale nie ochroni cię przed moim porożem. O, widzicie, i mamy tutaj ukryte diamenciki, od razu sobie po nie pójdziemy. W sumie to rubiny, bo czerwone, nie? Idziemy sobie tak. A tutaj będzie coś? Mam nadzieję, że nie wróg, tak jak w tamtym momencie, co szedłem sobie i nagle pies na mnie wyskoczył. Tam się coś kręciło na tym moście i wcale mi się to nie podobało. O kurde. Widzę, że tu mama gotuje. Czekaj, kogo to mama jest. Spaliliśmy kaktusa. O, kaktus się doprowadził do porządku. A to dziwne. Widzicie? Podejrzane są te kaktusy. Dostałem wpiernicz od mamy. Tylko nie wiem, czyjej mamy. Ale podgrzejemy sobie to jedzonko.
Co to w ogóle za jedzonko jest? Czy da się coś z nim zrobić sensownego poza podgrzaniem? Chyba nie bardzo. Nie, nie da się nic sensownego zrobić. Ale podgrzałem, może będzie lepiej smakowało. A może da się tym mamę tą przyatakować? Dobra, zobaczmy co dalej. Już widzę kolejnego smoczka. Tu mamy małe dinozaury, z których są motylki. Niech nasza ważka się naje. A ja tu podejdę i spróbuję podgrzać jedzonko. A, to jak się podgrzeje, to wypada taki rubinek albo cokolwiek. I już po mamie. A ten kaktus jest nadzwyczaj dziwny. Myślałem, że da się coś z nim zrobić, ale niestety się przeliczyłem. Wejdziemy sobie tutaj, bo wcześniej tak chciałem. I możemy lecieć dalej. Tutaj widzę, jeszcze są jakieś tajemne przejścia. I też to by było na tyle. I tu mam jeszcze jedną skrzyneczkę. Normalnie prawie jak opening w CSGO. Wszędzie są skrzyneczki. Jeszcze oglądalności tylko brakuje na tym. I żeby coś sensownego wypadało z tych skrzynek, a nie jakieś o niebieski. O, widzicie? To się nazywa prawie jak kosa. Ale mamy kolejnego smoka, Halvora. Witaj, Halvor. How's a dragon supposed to flame metal armor anyway? Remember, Spyro, flame won't harm metal, but charging with your horns, that should do the trick. I mamy już 13 smoków. Tak mi się wydaje, że już odcinek dostatecznie długo trwa. O, czy ja słyszę dobrze ten dźwięk, ten na 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 na? Ja tak słyszę go dobrze. Czy to jest ten o którym myślę? O kurczę, prawie gdzieś pobiegłem, nie wiem gdzie. Ja lubię ten dźwięk. Na 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 na. Znaczy lubię. W jednej części Spyro, nie pamiętam tylko w której, jest taki stworek. W ogóle generalnie zbiera tam się jajka. Tak jak tutaj zbieramy smoki, tam zbiera się jajka smoków. I z tych smoków wykluwają się małe smoczki. I co to nam daje? Daje nam to, że jak zbierzemy odpowiednią ilość jajek, to możemy pójść dość dalej. Ale, jest jedno ale. Na niektórych poziomach jest taki stworek, który właśnie robi na 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 na. I trzeba go zabić. Albo załapać. Najlepiej za jedno i drugie. Czy on tu biega? Ja go cały czas widzę. Jest, to on! Czy tu też się zbiera jajka? Ja chcę go złapać. Gdzie jesteś, gnojku? Pamiętam, ile godzin spędziło się na szukaniu go. I mamy jajko! Faktycznie to jest jajko! Ja chcę zobaczyć, co będzie z tego jajka. Jajko. Aha! Dobra, już wszystko wiem. W sumie to nic nie wiem, tak naprawdę. Ale widzicie tu? O, mamy 10. Dosięgnę. Nie dosięgnę. Trzeba tu się jakoś dostać. A ja nie wiem jak. Co będzie przerażające, bo jak odpalimy tę rakietę... Jest! Odpaliliśmy rakietę! Co będzie? Trafiła! I mamy jakieś bonusowe pieniążki. A tutaj mamy skrzyneczkę z życiem. Tego nam brakowało, bo już raz tutaj zginęliśmy. Tak, to będzie teraz końcówka odcinka. Po tej planszy skończymy sobie odcinek. Od razu wam zdradzę to, że skończymy po tej planszy odcinek. Bo będzie już za długo trwał i myślę, że większość z was nie będzie chciała oglądać więcej. O, a co tam jest? Widzicie to, co ja? Cóż to takiego? Ktoś tam macha. Ciekawe, czy da się tam dostać w sumie. To by było bardzo ciekawe, jeśli dałoby się dostać i porozmawiać z tym kolesiem, co tam macha. Bo prawdopodobnie nie zrobił to nikt. Mogę z odcinkiem spróbować. Jak znajdę coś sensownego, to dogram do tego odcinka. Zapomniałem, że ją trzeba dmuchem, podmuchem ognistym. Spróbuję tam dolecieć. Nie będę zapisywał gry. Jak uda mi się tam dolecieć, to cofnę do tego momentu, spróbuję jeszcze raz tam dolecieć już z wami na wizji. Także możecie w tym samym odcinku mieć. Jeśli nie będziecie mieli tego w odcinku,
To znak, że mi się nie udało. Tutaj były te diamenciki, które udało mi się znaleźć, rozwalając tą rakietą. Czy każda mama musi mieć kocioł? Nie mogą sobie znaleźć dwóch kotłów, na dwóch pracować. Widzę, że tu już mamy koniec, także przy tym smoku chyba będziemy się żegnać. Albo nie, będziemy się żegnać już w krainie. Ja tu już mam na liczniku chyba z 26 minut, z czego pewnie 5 odejdzie, bo samo odpalanie gry, samo przygotowanie się do mówienia. No i jeszcze ten problem z minimalizowaniem to jest co najmniej pół minuty. I także udało mi się wrócić do tego, a nie musiałem nagrywać od początku, bo bym stracił zapis. Ale bardzo miło, miło to wyszło. Tak, wracamy sobie do domku i zapiszemy już tam grę. Albo nie, zapiszę tutaj grę i kończę nagrywanie z wami. Będę się stąd z wami żegnał. Zapisujemy. I ja się z wami teraz będę żegnał. Tak, zapowiadam to już chyba od 10 minut. Dlatego żegnam was, subskrybujcie, komentujcie i cześć, czołem! Zapraszam was też na mojego Facebooka, bo tam będą najświeższe informacje. Tam co chwilę informacja będzie się pojawiać, że zapraszam na Facebooka. O, w ogóle teraz sobie przypomniałem, że muszę dodać adnotację do poprzedniego filmu, bo napis lata, a adnotacji nie ma. Także cześć! Tak, udało mi się tutaj dotrzeć. Nie wiem, jak to się stało, ale udało mi się tutaj dotrzeć. W ogóle zauważyłem po drodze, że tutaj powinno się w ogóle dotrzeć. O, mamy sępy. To sępy do nas machały. I z sępów też są diamenciki. I generalnie tam jest jeszcze jeden smok do uratowania. Także będę żegnał się z wami dzisiaj dwa razy. Bo musimy zebrać sobie wszystko, co tutaj jest tylko możliwe. Już wiem, że na pewno nigdy tego nie zebrałem. Dzisiaj to robię pierwszy raz. Pokonany kolejny. Ciężko było. Próbowałem tutaj wskoczyć dużo razy. Jak tu sprawdza się życie? Tak, chwilę czekając. Czy jak? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak sprawdza się tutaj ilość życia. Ale tam mamy smoka kolejnego do uratowania, o którym w ogóle nie widzieliśmy go. O, i mamy koniec świata. Koniec świata istnieje, jak sami widzicie. Zejdziemy sobie jeszcze tutaj, zanim uratujemy tego smoga, żeby się już nie wracać po te diamenciki, czy jakbyśmy to nazwali inaczej. Tu mamy nasze dinozaurki, ale teraz lecimy już priorytetowo do naszego smoka, żeby go ocalić. Cześć, smoku. No i teraz się dowiemy w ogóle, ile mamy życia. Marco, nie wiem, co ty tu robiłeś, ale straciłem chyba ze 4 życia, żeby się tu dostać. I mamy 15 smoków. A ile mamy życia? Zapisujemy tu grę. Save. A ja bym chciał tu skoczyć gdzieś. A tu jest możliwość teraz wlecenia. Widzicie, jakie to cudowne? Pięknie. Możemy teraz skoczyć tutaj, gdzie nie mogliśmy wcześniej wskoczyć. Czyli tutaj. Dolecimy sobie wszędzie, gdzie się tylko da. Tutaj też nie byliśmy. Zbierzemy sobie wszystko, co tylko jest możliwe. Wszystko, czego nie zebraliśmy. O właśnie, co jest tutaj? Czy tutaj też byliśmy? Byliśmy, tak. To w sumie wszystko zebrane. Wszystkie dinozaury spalone. Jeszcze gdzieś tu widziałem jakieś diamenciki, a już wiem, tam. Tam były te diamenciki, idziemy sobie je zdobyć. Tutaj też się otworzyło tajemne przejście do wejścia szybkiego na górę bez czekania, jakby ktoś spadł. O, i mamy jeszcze tutaj skrzyneczki, widzicie? Nic przed nami się nie uchowa. Będziemy mieli wszystkie? Uwaga, czy to są wszystkie? Czy tu były 364 diamenciki? To się okaże. Jeszcze bym sobie poszedł tutaj sprawdzić. Tak, to jest koniec, niestety. Nie ma więcej diamencików. I co my z tym faktem zrobimy? Czy udało nam się zebrać wszystkie? Teraz się dowiemy.
To już wracamy do domu. Return home. I uwaga. Nie, chyba nie udało nam się wszystkich zdobyć. Ale mamy już 904. I nie wiem, co to nam daje. Tak, widzicie, zostało nam ostatnie życie. Jak teraz umrzemy, to po nas. Trzeba jak najszybciej pokonać tych dziadów, żeby zdobyć chociaż jedno życie. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Chyba będę musiał zostać tutaj i nafarmić tych żyć. Udało nam się zdobyć jedno życie, także znajdźmy teraz miejsce jakieś, gdzie był smok. I będziemy się żegnać powoli. Tutaj nie. I mamy miejsce, gdzie był smok. Także żegnam się z wami. Cześć! Tak jak mówiłem wcześniej, komentujcie, subskrybujcie, wysyłajcie znajomym, zapraszam na Facebooka. Także do następnego. Chyba od poniedziałku lecimy dalej z Hawks of War. Będzie mała przerwa od Spyro. A później może wejdę z Crashem. Także cześć!